Cześć, z tej strony Krzysztof, Stolarnia od Zera. W tym odcinku będzie ostre rżnięcie albo ostra klapa. Także zapraszam do oglądania tego odcinka. Wskutek rocznych porządków w ogrodzie zyskałem nieco kłód drewna świerkowego. Nie mam za bardzo co z tym zrobić, nie nadaje się to do palenia, natomiast postanowiłem porozcinać je na deski. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam pilarkę, ona jest dość solidna, także powinna sobie poradzić, ale czy tak będzie, nie wiadomo, a dlaczego zaraz powiem. Tu jest prowadnica, ta prowadnica ma 45 cm, natomiast mam jeszcze prowadnicę, to jest 28 cali dokładnie, czyli 70 cm tu jest zadeklarowane. Wiadomo, że część tej prowadnicy jest schowana, część tutaj jest ograniczona, nie można ciąć. Zobaczymy, jak będzie. Natomiast jak będzie z tym projektem, do końca nie wiem, dlaczego już wam tłumaczę. Tu jest mój model kłody, tu jest mój model pilarki. Pilarki są stworzone do przecinania kłód drewna w poprzek. I z tym nie ma najmniejszego problemu. Standardowa pilarka bierzecie i powinna rozcinać. Jeżeli nie rozcina, znaczy, że łańcuch jest tępy. Natomiast ja używam swojej prowadnicy, tej 70 cm, do rozcinania przy przygotowywaniu bowblanków, kłód drewna. Ucinam wtedy kłody drewna na długość nieco krótszą od prowadnicy i rozcinam je w ten sposób, co ja nazywam cięciem wzdłużnym. Tak to wygląda. W ten sposób powstają bardzo duże wióry, są one długie, powiedzmy no, grubość kartki papieru, natomiast długość 7-10 cm, co powoduje, że czasami otwór tu w pilarce zaczyna się zapychać i one nie mają jak swobodnie być jakby wydalane, dlatego pilarki się zapychają i nie radzą sobie z tym. Dodatkowo pojawia się kwestia, tak jak w dłutach, ostrzenia łańcucha. Powinien on teoretycznie być specjalnie naostrzony. Nie wiem, ja używam łańcuchów z pełnym dłutem, kąt ostrzenia 30 stopni. Tak jak jeden z mistrzów wood turningu, którego oglądam, śledzę, i on na takich ustawieniach rozcina te kłody, ale właśnie w ten sposób. Natomiast przy tworzeniu traka z takiej oto pilarki, co też jest nazywane cięciem wzdłużnym, kłody są rozcinane w ten sposób, czyli tak jakbyśmy łupali je siekierą. W ten sposób powstają bardzo drobne trociny i przy każdym zaciągnięciu zębem tak naprawdę jest ucinane każde włókno drewna, które w tym momencie jest napotykane przez pilarkę. Ja rozcinałem już dębowe kłody około 40 cm. W ten sposób i powiem wam, że było to bardzo kiepskie w efektach i tak naprawdę nie przynosiło oczekiwanych rezultatów. Dlaczego? Ponieważ łańcuch się bardzo szybko tępił i była bardzo powolna praca. Natomiast te kłody świerkowe, ze względu na to, że mają jaje ciąg na długość 30-20, tak aby ostatecznie mieć deski 3-metrowe, no nie jestem w stanie ich rozciąć, atakując w ten sposób prowadnicą jak mieczem. Ograniczenia, jakie teraz są, stwarzają twórcze warunki do wykorzystania materiałów, którymi się dysponuje w warsztacie. Natomiast sama konstrukcja nie może być zbyt ciężka, dlatego nie użyję takich prętów, ponieważ sama pilarka jest ciężka, więc prowadzenie tej pilarki z całą tą konstrukcją nie dawałoby rady, człowiek by wysiadł, więc nie ma to najmniejszego sensu. Odkładamy. Natomiast wykorzystam pręt. Tu mam kilka takich prętów. Są to prętki dziesiątki. Powinien mi wystarczyć jeden taki pręt, ponieważ on jest metr. Zakładam, że pół metra mi starczy. Kombinowałem też, aby wykorzystać takie zwykłe profile, jakie wielu z was może ma. Są to profile te zamknięte lekko do płyty karton gips. One naprawdę w ten sposób ciężko je zgiąć, także spokojnie by wytrzymały jako prowadnica do cięcia. Natomiast znalazłem coś lepszego u siebie w warsztacie. Stary zapas aluminiowych kątowników. Są one też dość wytrzymałe.
Tu jest lekkie ugięcie, ale wiadomo, ja przesadnie to naginam. Także sądzę, że to będzie wytrzymałe. Jeżeli ta konstrukcja się, a raczej nie konstrukcja, tylko metoda się sprawdzi, zawsze będę mógł tą konstrukcję poprawić, wzmocnić, przejść z kątowników na pełne profile, tak aby cała konstrukcja była bardziej wytrzymała. W internecie można znaleźć wiele rozwiązań, które zmusza nas do przewiercenia prowadnicy, tak aby zamontować tutaj drugą część całej tej konstrukcji, dzięki czemu sama prowadnica nie będzie pływała, będą cięte równodeski, czyli wykonanie otworu tak jak jest tutaj w linijce. Natomiast oczywiście szkoda mi tej prowadnicy, swoje kosztowała, poza tym nie wiem, tak jak wam mówiłem, czy to się sprawdzi. Są również inne rozwiązania, które pozwalają na schwycenie tutaj prowadnicy i ja tak za chwilę zrobię, dzięki czemu nie jest niszczona prowadnica, z drugiej strony robimy to samo i mamy w ten sposób zamontowaną konstrukcję do pilarki. Żeby to zrobić, łańcuch ma nieco większą grubość niż sama prowadnica, tak przynajmniej mi się wydaje, nie będę tego mierzył, to nie ma sensu. Natomiast ja utnę z tego kątownika, wytnę płaskowniki, które pozwolą mi na zamocowanie na tym odcinku. Odsunę się wtedy o grubość z jednej i z drugiej strony, to jest około 2 mm. Dzięki czemu odsunę się od tej prowadnicy, wtedy oczko łańcucha to tnące na pewno nie będzie mi haczyło i ja będę mógł przejść do dalszej części realizacji tego projektu. Tak przygotowane elementy zostawiam do dnia jutrzejszego, aby klej spokojnie związał. Zrobiłem to na klej taki uniwersalny, montażowy do klejenia drewna z metalem, metalu z metalem. Zakładam, że skoro aluminium jest metalem, chociaż jest bardzo specyficznym metalem, to powinno to związać. Nie mam żadnej specjalnej spawarki. Zakładam, że by trzeba mieć TIG, aby spawać aluminium. Także jest to jedyny sposób, w jaki mogę to połączyć. Praktycznie wszystkie elementy mam gotowe, także czas przejść do skręcania. Tutaj mam te elementy z przyklejonymi tymi blachami. One będą ściskały, mocowały prowadnicę. Tutaj wywierciłem dziury na śrubę 10. Jest to trochę przesada, ale początkowa koncepcja była taka, aby tu trafiały pręty 1. I drugi, to są pręty 10, o, tak miało być, ale wtedy miałbym 4 pręty, czyli 4 pręty do regulowania, byłoby coś jak na grubościówce, ale byłoby to za dużo do regulacji, dlatego póki co przechodzę na 2 pręty, zobaczycie zaraz jak to będzie wyglądało, natomiast dziury w tych górnych elementach pozostawiam. W razie czego będę mógł przejść, jak będzie za mała sztywność całej tej konstrukcji, na 4 pręty. Zobaczymy. Jedziemy z koksem. Aby połączyć elementy trzymające prowadnicę z prętami, które będą pozwalały regulować grubość desek, które będą cięte,
przygotowałem takie kątowniki, połączę je w ten oto sposób. Tutaj nawierciłem. Połączenia wykonam za pomocą nitów, także będzie to dość szybki, łatwy sposób, o ile równo wywierciłem. Powinno się trzymać, dzięki temu tu będę mógł wstawić pręt, dać od spodu nakrętkę, podkładkę, kontrę ewentualną i powinno być ok. Tak to wygląda. Po ucięciu pręta została taka nierówność, dzięki temu, że odkręciłem od drugiej strony, tu od tej oryginalnej, gwint się tu wyprostował, wszystko już teraz pasuje, można nakręcać również od tej strony, także działam dalej. Tutaj powstała ciekawa kontra, tak naprawdę nakrętka jest skontrowana odległością od tej ściany kątownika, dzięki czemu ona nie może się w żaden sposób obracać po skręceniu tą drugą nakrętką od tej strony. Pręt będzie naprawdę sztywno. Nie wiem, może tu dam jeszcze drugą nakrętkę, ponieważ nie mam nakrętek tych antyodkręcających. Zobaczymy. A, powinno dać radę. W końcu nic z tego nie będzie strzela. Znituję to na dwa nity. Powstanie taka rama, prostokąt, naprawdę to będzie się solidnie trzymało, ponieważ tutaj się wzajemnie te kątowniki o siebie zapierają ściankami. Także będzie to stabilne i będzie to podstawą do sunięcia po naszej prowadnicy, a później po przecięciu pierwszej obladry po samej kłodzie drewna, tak aby ciąć kolejne deski. W zasadzie wygląda gotowa konstrukcja. Ja teraz tutaj posprzątam, tak aby przykręcić do tego pilarkę. Na razie nie będę ostrzył łańcucha, spróbuję takim łańcuchem, jaki mam. Zobaczę, co będzie się działo na różnych ustawieniach, na różnym drewnie. Co prawda głównie będę rozcinał świerk, ale mam świerk, który jest dość świeżo ścięty, jak i świerk, który w kłodzie leżał około roku, także sprawdzimy na różnym drewnie, na różnym stopniu jego wyschnięcia, jak to będzie szło. Mam jakiś jesion, który akurat będzie za duży do tej prowadnicy, ponieważ ma ponad 70 cm średnicy, ale mam buki, one leżą już ponad pół roku, także sprawdzę, zobaczę, co się dzieje i spotykamy się na finale. Jak było, sami mogliście ocenić, był to świeży świerk, właściwie trociny z niego, które zostały w pilarce po zmianie łańcucha. Można było z nich wygnieść wodę. Udało się uciąć taką oto obladrę. Nic więcej nie poszło. Nie poszło dlatego, że puścił ten klej, który powinien trzymać aluminium.
Stal do stali zawsze mi trzymał, natomiast aluminium widocznie nie klei. Nie dało się przez to trzymać już prowadnicy, także ze względów bezpieczeństwa musiałem zrezygnować. Druga rzecz, motylki, które tutaj są, trzeba je skontrolować, także musi być tam druga nakrętka, ponieważ wibracje, które są od pilarki, powodują, że całość się odkręca. Ja zastosowałem deskę jako tą pierwszą prowadnicę, aby ciąć po naturalnej korze, ponieważ nie ma po czym tego przesunąć. Deska, oczywiście ktoś może powiedzieć, że się gięła, nie gięła. Był to test. Test, żeby sprawdzić, czy w ogóle ta metoda jest sprawna. Tam obladra była ucięta za pomocą samej pilarki bez prowadnicy z ręki, tak jak mogliście zobaczyć. Szło to całkiem. Podstawowy warunek, łańcuch, kąt ostrzenia zmieniłem z 30 na 60. Miałem pierwsze ostrzenie łańcucha, drugie ostrzenie było 10 stopni na 80 i wtedy ta metoda się sprawdzała. Czy jest to metoda efektywna? Pewnie trzeba by mieć większą pilarkę. Ja nie wiem, ile moja pilarka ma mocy. Sprawdzę Wam to, wyświetli się Wam na ekranie. Natomiast nie jest to najmniejsza pilarka. Sama możliwość zamontowania prowadnicy 28 cali, czyli około tam 70 cm, pokazuje, że jest to dość solidna pilarka, a ten sposób cięcia jak dla mnie nie był dość efektywny. Wolę cięcia takie, jakie wykonuję, do toczenia, co możecie zobaczyć pewnie już teraz na ekranach. Wióry wtedy są długie, fajne, cięcie idzie naprawdę szybko, sprawnie. Jedyne co trzeba zrobić, to wbijać kliny, aby się to nie blokowało. Ostateczna decyzja, czy warto inwestować w taki oryginalny sprzęt, oczywiście zależy od Was. Na pewno trzeba również zainwestować w dużą, porządną pilarkę i specjalny łańcuch. Bez tego nie ma szans wykonać cięć. W świeżym świerku szło jak szło. Gdybym wziął świerk, który miał już ponad rok, to na pewno szłoby jeszcze gorzej. Także decyzja należy do Was. Ja już spoglądam tam w bok, ponieważ jest tam moja pilarka taśmowa, którą może wykorzystam w przyszłych odcinkach i spróbuję coś na niej porozcinać te deski. Natomiast docelowo w przyszłości na pewno wykonam trak specjalnie do rozcinania desek sobie, tak aby móc wykorzystać cały proces od przygotowania drewna do gotowego produktu, ponieważ to bardzo mnie fascynuje, że z drzewa można przejść do drewna, z drewna przygotować, rozciąć, wysuszyć i otrzymać gotowy użytkowy produkt. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Klikajcie lajki, subskrybujcie. Cześć!